miałam trochę gorszy okres w życiu. Taką mini depresję. Trwało to może 2 tygodnie. Nadal nie jest jakoś super, ale jest już dużo lepiej. Ja dawno się nie czułam źle. Ostatnim razem źle się czułam rok temu. Zgaduję, że chodzi o odbiór ludzi jej osoby. Ale zobaczmy. Może się kurwa mylę. Nie, może to jakaś coroczna klątwa, którą w tej samej porze się czuję źle. Nie wiem. Ale ja zazwyczaj jestem w ogóle mega szczęśliwa. Jak ktoś mnie zna, to wie, że ja jestem cały czas tak naprawdę zadowolona. Mam cały czas dobry humor. A ostatnio nie miałam takiego dobrego humoru. Chyba kolejną rzeczą, którą będzie... Masz dobry humor, wiesz, niektórzy w życiu mają taki plan, żeby założyć rodzinę, żeby założyć firmę i po prostu móc kupić sobie własny dom, w którym będą spędzać wspólnie piękne, urocze chwile. I jak im się uda, to są szczęśliwi, są kurwa spełnieni. Ty miałaś plan, żeby poderwać ziomka i żeby cię wybił w internecie, co byś studiować nie musiała albo pracować fizycznie, bo bardzo nie chciałaś. Spełniłaś ten plan, więc no tak, no masz powody do radości, no to na pewno. Będzie donat z cukrem. To nie jestem pewna. Takie donaty z cukrem są w Polsce w McDonaldzie? Ja nie wiem, bo ja nie jem zazwyczaj słodkich rzeczy w McDonaldzie. Kurwa, no nie piszcie, Skip, nie wiem, nie chcecie oglądać, to kurwa stąd wyjdźcie. No mnie ciekawi, co będzie pierdolić, bo po prostu mam dziwne przeczucie, że będzie robić z siebie ofiarę. Chcę to usłyszeć, no nie wiem, ciekawi mnie to. I czemu się źle czułam? Zebrało się na to kilka rzeczy. Pierwszą rzeczą najważniejszą, która mi najbardziej sprawiała smutek przez najdłuższy czas, to to, że ja straciłam prawo do wypowiadania się na jakikolwiek temat, jakby straciłam głos w internecie. Cokolwiek bym nie powiedziała, to argumentem, który dostawałam w drugą stronę, było: zamknij mordę, ty jesteś szmatą. Nawet jak miałam rację. W ogóle fun fact, kupiłam jeszcze... Paradoks polega na tym, że osoba, która pisze ci komentarz, też ma rację. A poza tym, wiesz, no w momencie, w którym mówisz, że jakiś Nathan pluje ci na płatki i mówisz, jaki to zły i najgorszy nie jest, no to tak naprawdę, no na co kurwa liczysz? Tak szczerze, na co kurwa liczysz? Jeszcze dajesz wycinek rozmowy ze Stewartem, co by zagrać na emocjach. Z czym miałaś rację, że na płatki się nie powinno pluć? Na swoją własność możesz pluć, jak będę chciał, to sobie kurwa do wody napluję i później ją wypiję, no to moja ślina. Gdyby opluł jej i zostawił na półce sklepowej, byłoby to nie w porządku, no, to prawda. Cupcake i dałam jakiejś bezdomnej pani, prosiła, czy jej czegoś nie dam i jej dam cupcake, więc miałabym jeszcze cupcake, ale nie mam. W ogóle ja ostatnio ciągle gadam po angielsku, bo z Lizzy, która gadam po angielsku, z jej koleżanką, tylko gadam po angielsku, więc... No kolejna rzecz, przez którą mi się smutno, to to, że 24 sierpnia są moje urodziny. I ja nienawidzę swoich urodzin. Po pierwsze, jestem stara, mam 22 lata, kończę 22 lata. To już jest dużo. Jeszcze 21 było spoko, ale 22. Ja wiem, że dużo osób dookoła mnie jakby udają, że mnie lubią, albo nie do końca są szczerzy ze mną. I w urodziny... A Fagata, nie wydaje ci się, że właśnie paradoksalnie to ty szukasz w ludziach cech, które sama posiadasz? Że patrzysz podejrzliwie na innych, dlatego że sama robiłaś to samo? Podobno często przypisujemy komuś cechy, które sami posiadamy. Dopiero wychodzi, kto jest naprawdę i kogo obchodzę, a kogo nie. Ja I po prostu co urodzi...